Wciąż trwa nasza wyprawa drogami krajów bałtyckich. To drugi odcinek z ostatniego już państwa na naszej trasie, czyli Estonii. W poprzednim filmie dotarliśmy na wyspę Muhu, aby z niej dostać się na największą z estońskich wysp, Saremę. Będziemy na niej podążać szlakiem największych atrakcji. Odwiedzimy jedyne miasto na wyspie i przebrniemy przez jedyny wodny szlak pieszy w Europie. A na koniec dotrzemy do romantycznej Wenecji Północy, żeby przekonać się, czy rzeczywiście Hapsalu ma coś wspólnego z włoskim wodnym miastem. Witamy na kanale Endless Travel i zapraszamy na kolejną przygodę. Wydawać by się mogło, że to zwykła dziura w środku lasu, ale nic bardziej mylnego, bo jest to krater, który powstał po uderzeniu meteorytu. Ma 110 metrów szerokości, 22 metry głębokości. Jeziorko, które tam widzicie, może mieć od 30 do 60 metrów średnicy i głębokość od metra do 6, w zależności od tego, jaka jest pora roku. Można by powiedzieć, że jesteśmy najbliżej kosmosu, kiedykolwiek byliśmy. Meteor, który tutaj leciał, rozpadł się na kilka części. Także powstało kilka takich kraterów, no ale ten jest najbardziej znany i największy. Według obliczeń naukowców krater powstał między 3,5 a 7600 lat temu. Meteoryt, który go stworzył, miał średnicę od 3 do 6 metrów i leciał z prędkością ponad 50 tysięcy km na godzinę. Ciekawe, co by było, jakby walnął taki, powiedzmy, o średnicy 30 metrów. Kuressaare to jedyne miasto na Saremie i mieszka tu 1/3 wszystkich mieszkańców wyspy. Ma charakter uzdrowiska i jest chętnie odwiedzana przez Estończyków. Na największą uwagę zasługuje tu zamek biskupi, który jest najlepiej zachowaną średniowieczną twierdzą w tej części Europy. Zamek z każdej strony otoczony jest fosą, którą przecina kilka mostów prowadzących do jego wnętrza. W wiernej kopii 18-wiecznego wiatraka można się przyjrzeć, jak wyglądało kiedyś mielenie ziarna. Już wtedy używali koła zębate. Podczas naszej wizyty odbywały się na terenie zamku koncert, więc dostawione namioty psuły trochę atmosferę tej średniowiecznej twierdzy, ale nie ulega wątpliwości, że jest to punkt obowiązkowy podczas wycieczki na Saremę. Sarema zwana jest Małą Estonią. To kwintesencja kraju, w którym natura gra pierwsze skrzypce. Dotarliśmy na jej koniec. To nie jedyna latarnia na Saremie. Jak na wyspę przystało, ma wskazywać drogę żeglarzom, a więc wybierając się szlakiem latarni morskich, można być zaskoczonym ich ilością. Podobno 6 świeci do dzisiaj, a inne niestety popadają w ruiny. Dotarliśmy na koniec cypla, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jego koniec. Poza tym latarnia morska tu jeszcze jest. Jak widzicie, pogodę dalej mamy sprzyjającą. To się nie zmienia. Takie wakacje nad Bałtykiem. To, co nam się tutaj bardzo podoba, to zgoda na dzikie noclegi. Nie ma tutaj z tym problemów, to jest mniej więcej tak jak w krajach skandynawskich. No i w dodatku są takie miejsca przystosowane w mniejszym lub większym stopniu do dzikich noclegów. Tutaj akurat jesteśmy w takim bardziej biwakowym niż dziko noclegowym. Stoliki, palenisko, tam za paleniskiem, jak widzicie, to jest drewno nawet gotowe, także coś sobie zrobimy na ognisku, nie? No właśnie nie zrobimy, bo nic nie kupiliśmy na ognisko. No to przynajmniej ognisko sobie zrobimy. Tam w głębi jest kibelek. My na szczęście mamy swój. No i tutaj zaraz za tymi drzewami jest po prostu wybrzeże. Tu akurat, gdzie stoimy, zaraz jest wyjście na szlak, na wodny szlak w Parku Narodowym. I w sumie chcielibyśmy się na niego wybrać, ale no jak sama nazwa wskazuje, szlak wiedzie przez wodę, a pogoda tutaj nas jakoś nie rozpieszcza przez ostatni tydzień.
ciągle pada, za chwilę świeci słońce, także zobaczymy, jak to jutro. Może jutro będzie lepiej, bo prognozy też się tu nie za bardzo sprawdzają. No, także będziemy mieli blisko, jak coś wyjdzie słońce, to polecimy na szlak. A, jeszcze a propos tych miejsc noclegowych, można ściągnąć sobie aplikację RMK, tam te wszystkie miejsca są pozaznaczane. I są też domki, w których można spać, także jak ktoś by potrzebował nawet noclegu, to za darmo można tam przekimać. Pogoda się poprawiła, a my wyruszamy na podobno jedyny wodny szlak pieszy w Europie. A tak wygląda początek szlaku. Kurwa, ale zimna. Szlak niby w najgłębszym miejscu ma sięgać do pasa, ale po tym jak dopiero co zaczęliśmy, to mam wrażenie, że on będzie głębszy. Trzeba spodenki chyba ściągnąć. Ale najlepsze co właśnie zauważyłem, to tutaj wszędzie są owieczki i tu zobaczcie, drut, który ma kopać prądem owieczki, płynie w wodzie. Park Wilsandi ma około 250 km2, a 2/3 jego powierzchni znajduje się pod wodą. Jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby iść takim szlakiem pieszowodnym. Nie podoba ci się? Także na pewno obuwie tutaj obowiązkowe, chyba że ktoś ma jakieś azbestowe stopy. No tak jak Ela mówiła, bez butów nie ma opcji. Najlepsze by były takie buty do wody. Ja mam sandały na sobie i średnio się to w tym idzie. No ale co, trzeba iść. A pod spodem mniej więcej tak, taki standardowy Bałtyk. Człowieku, przepuść słodzie. I tu jest podobno najgłębsze miejsce na całym tym szlaku. Miało być do pasa, było zdecydowanie głębiej. Zresztą zobaczcie sami. Nie. I taka czysta też jest dosyć. Tak. I tak dno. Dobra, aerobik. Zobaczymy jutro, jak ten aerobik wpłynie. Chcę sobie przypomnieć, jak to było za dzieciaka taplać się w kałużach, to ten szlak jest zdecydowanie do tego. Idealnie się nadaje. Z oznaczeniem szlaku jest tutaj tak różnie, ale ogólnie szlaki mają to do siebie, że jest różnie z ich oznaczeniami. My używamy taką aplikację Mapy 3. O, coś takiego. To jest w pełni darmowe i w zasadzie jeszcze się nie spotkaliśmy z miejscem, w którym byśmy byli, a którego by nie było oznaczonego na mapie. Wydaje mi się, że jak ktoś chce sobie tak pochodzić, to warto mieć taką aplikację w swoim telefonie. I nawet w polskich górach też się to sprawdzało. I jest darmowe. No. Nawet wy stoi. Tak. Brodząc po kolana w wodzie. Ale tu ma się pewność, że tłumów nie będzie. Takim wypóźnialiście, jakby
angielskie małżeństwo. I też bym wiedział, że po latach spotkali. Jak na razie przeszliśmy 6 km, z czego spokojnie z 4 w wodzie. No i nie ma co ukrywać, nogi już mamy mięciutkie. A jeszcze wrócić trzeba będzie. Dobra informacja odczytana w czas. Ze względu na pogłębienie tego kanału, który widzieliście tam, gdzie łódki przepływają, szlak jest chwilowo zamknięty. Jak jest zamknięty? No, tak jest napisane. A to czemu z tamtej strony łóżki informacji? To nieaktualne. Nie, no tak jest, wiesz, że na własną odpowiedzialność. Wyruszyliśmy stąd, no dotarliśmy tutaj. To jest podobno jakaś ciekawa latarnia morska, ale odtąd dotąd jest 6 km. To jak doliczylibyśmy jeszcze 12 do 6, które już przeszliśmy, to by było 24 km. To chyba nie bylibyśmy w stanie tyle przejść. Jak to tak? Spaceruje się ciężko w wodzie. Podobało się? W jedną stronę, to wystarczył taki szlak. O całość to mniej więcej 12 km, ale czuć to w stokach. Ale już nawet nie chodzi o te nogi, tylko o te podłoże. To jest w pewnym momencie się robi takie obrzydliwe. No w wielu momentach to jest taki gnój po kolano. O. Także w jedną stronę ok, te 6 km. To super pomysł, ale jeszcze wrócić trzeba. I już ten powrót nie był taki fascynujący. Ja bym jeszcze raz mógł iść. A całe szczęście, że to, tak jak piszą, że to jest jedyny szlak w Europie taki wodny, więc już nie będę chcieli chodzić takimi szlakami. Chyba, że może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Kolejną atrakcją bardzo promowaną na wyspie jest Panga Pang, czyli wysokie klify ciągnące się na długości 2,5 km. Niby klify to jest jedno z trzech najpiękniejszych miejsc tutaj na Saremie, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jakoś oszałamiająco piękne to nie jest. Pewnie lepiej wygląda z morza albo z drona. Właśnie, na pewno jest piękne, tylko nie widać tego. Z góry nie ma widoków, to idziemy zobaczyć je z dołu. Tutaj taką linę mamy, także możemy spróbować. A ja mam zepsuty sandał. Jak ten obiektyw mi spadnie, to będę miał nowy. Ja. Tylko tam u góry tak strasznie, nie? No ale to śliskie jest też, nie? No. A z zepsutym sandałem to jest jeszcze ciężej. Niewiele się pomyliliśmy. Z dołu wygląda to zdecydowanie lepiej niż z góry. Mimo tego, że my jesteśmy na tych niższych teraz, ale pójdziemy w kierunku tych wyższych. Ile tu najwyższy ten klif ma? 22 metry. 22 metry. No to chyba takie mało spotykane takie wybrzeże. Nie? Chociaż tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze klify w Wolińskim Parku Narodowym, to tam też jest się co wspinać. Co prawda nie ma kamieni, ale też wygląda fajnie. Thank you.
Na koniec zostawiliśmy sobie skansen wiatraków. Od niego Sarema zwana jest Wyspą Pięciu Wiatraków. Tyle ich stoi na terenie skansenu. Wejście na jego teren jest płatne, ale z zewnątrz też można go obejrzeć. I szczerze mówiąc, bez wyrzutów można pominąć to miejsce podróżując samochodem. Na Muchu i Saremie takich wiatraków stoi dużo więcej. Zapomniane, stojące samotnie na polach są częścią tutejszych krajobrazów. Muchu i Sarema trochę odczarowały Estonię. Już ma lepsze miejsce w rankingu. Ale jak widzicie, pogoda jest niezmienna. Teraz chyba jakiś grab jeszcze pada, nie? No warunki niefajne. Mamy nadzieję, że na stałym lądzie będzie trochę inaczej. Te burze i te opady deszczu może tylko są na wyspach. Jak myślisz? Oby to nie było coś takiego jak na garcie. No nie. Nawet nie ma się gdzie schować. Chociaż zaraz będziemy na promie, to może nas uratuje. Po kilku dniach spędzonych na wyspach mamy już trochę inne zdanie o Estonii. Pomimo deszczowej aury, Muchu i Sarema pokazały nam, że tutaj dary natury są dla ludzi, a tradycja jest szanowana i pielęgnowana. To też idealne miejsce dla osób podróżujących kamperem. Z walorów przyrodniczych tych zielonych wysp można korzystać dowoli. Po zjechaniu z promu w Wirtsu wyruszyliśmy do oddalonego o 70 km niewielkiego portowego miasta Hapsalu. Hapsalu położone jest nad zatoką Morza Bałtyckiego i z trzech stron otacza je woda. Po wjeździe do miasta wzrok przyciągają pięknie odrestaurowane, romantyczne drewniane domy. Zobaczymy, czym jeszcze zaskoczy nas to miasto. Jedni nazywają to miejsce bałtycką Wenecją, inni Wenecją Północy, a to miasto Hapsalu. Bardzo ważne uzdrowisko na mapie Estonii. Sławą cieszyło się już w XIX wieku, było chętnie odwiedzane przez carskie rodziny i artystów. Szczególnym upodobaniem cieszyło się ze strony cara Aleksandra III. A ze znanych nam nazwisk bywał tutaj kompozytor Piotr Czajkowski. Podczas okupacji sowieckiej miasto straciło na znaczeniu. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1992 roku Hapsalu zaczęło odbudowę. Grałam na cymbałkach, tyle pamiętam. Ale talent niczym Czajkowski. W 2013 roku miasto wygrało konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską w kategorii Ukryte Skarby Estonii. Jak będziecie szukać informacji o Hapsalu, to na pewno traficie na ten budynek, bo to taki bardzo charakterystyczny w tym mieście. To jest pawilon zdrojowy, tu teraz się mieści restauracja, jakieś tam spa, ale to jest najbardziej okazały budynek drewniany w całej Estonii. Chyba się jednak pomyliłam i źle doczytałam, bo tu spa nie ma. Tu jest tylko restauracja i odbywają się jeszcze tam w tej muszli takie koncerty. Każda ławeczka ma swojego promotora i ta na przykład powstała z okazji 15. rocznicy Skype'a. Jeden z niewielu znaków Estonii. Jesteśmy na plaży afrykańskiej.
Ona też jest zachwalana w przewodnikach, ale nic tu nie znaleźliśmy, oprócz placu zabaw. Z Afryką nie ma to nic wspólnego. Podobno kiedyś tu stały figury afrykańskie z drewna, ale podczas sowieckiej okupacji stały się opałem. Znajdujemy się przy ruinach twierdzy. Zamek został wybudowany w XIII wieku przez kawalerów mieczowych. I przez wieki tutaj skupiało się całe życie. Bronił on północno-zachodniej części Estonii i właśnie wokół tego zamku powstało Haapsalu. Ale nie dlatego tu przyszliśmy. Bo przyszliśmy tu w związku z legendą oczywiście. O Białej Damie. Okazało się, że Biała Dama pokazuje się tylko w sierpniowe pełnie księżyca, a mamy jeszcze lipiec, więc nie zobaczymy. Z Białą Damą wiąże się legenda, związana, jak to często bywa w legendach, z miłością. Młoda dziewczyna i zakonnik tutaj urzędujący zakochali się w sobie na zabój. Kobiety wtedy nie miały wstępu na zamek, więc ona w przebraniu chłopaka zaciągnęła się do chóru kościelnego, żeby być bliżej ukochanego. Ich romans po czasie wyszedł na jaw, zakonnika zakuto w kajdany w lochach, a dziewczynę zamurowano w jednej ze ścian tutejszego zamku. Twierdza oprócz funkcji obronnej pełniła też funkcję sakralną. Przez stulecia była siedzibą biskupów władających zachodnią częścią Estonii oraz wyspami. Dzisiaj jest tu Muzeum Zamkowe i kawiarnia, a tereny wokół są często wykorzystywane podczas imprez plenerowych i koncertów. W Haapsalu znajduje się również Muzeum Kolejnictwa. W momencie powstawania dworca w 1907 roku miał on najdłuższy zadaszony peron w Europie, mający długość 214 metrów. Dworzec powstał ze względu na to, że przyjechał car Mikołaj II. No i wiadomo, carowi na głowę nie mogło padać. I jaka ironia, że dzisiaj do Haapsalu nie dojeżdża żaden pociąg. Ostatnio odjechał stąd w 1995 roku, a taki piękny dworzec się ostał. No i jak to w Muzeum Kolejnictwa można zobaczyć, tu ciuchcie, wagony mniejsze, większe. A wzdłuż starych torów poprowadzona została ścieżka rowerowa o długości 50 km. I po raz kolejny nas zatrzymali. Kotka Miałka już na posterunku. No ale to wiadomo, nie? Koty nie lubią psów. Tym razem ponoć przekroczyliśmy prędkość. Chociaż wydawało mi się, że jadę wyjątkowo wolno. Ciekawy jesteś, ile kosztuje mandat w Estonii? Nie, ale mam takie jakieś dziwne wrażenie, że oni coś tutaj nie bardzo lubią obcokrajowców jeżdżących samochodami. My jechaliśmy z 60 może. Wyprzedziło nas BMW, które jechało z 80, a zatrzymali nas. No
No i znowu nie było tak źle. Jechaliśmy 68 na 50, której nie widziałem, jak dla mnie tej nie było po prostu. Ale wytłumaczył ci, gdzie była dokładnie. No, że niby na drodze narysowana. Nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi. No, ale skończyło się na ostrzeżeniu. Chociaż cały czas myślę, że coś tutaj jest nie tak, bo nas tu, kurde, zatrzymali dwa razy busem w przeciągu 10 dni, a tego busa policja nie zatrzymała ani razu w przeciągu ostatnich 20 tysięcy kilometrów. No, skończyło się w każdym razie dobrze. A jednak sobie przypomniałem, w Hiszpanii zatrzymała nas policja, jak ściągali busa z autostrady, wtedy co on tak dymił, jak ktoś nas ogląda, to wie. A zatrzymali nas przy samym miejscu, do którego chcieliśmy dojechać, bo bus stoi tam, a miejsce, gdzie się mieliśmy wybrać, to jest tutaj. A co to w ogóle jest? Po co my tu przyjechaliśmy, oprócz tego, że fajne ruinki? Taki jest bezpieczny urbex, można sobie połazić. I piękna historia miłosna, jak zwykle. Człowiek ma w życiu tak mało romantyzmu, że później siedzi i wyszukuje takie rzewne, romantyczne historie. Historia tego miejsca związana jest również z miłością. Pewien szlachcic zakochał się w niemieckiej księżniczce, ale ona mieszkała w pięknym zamku, no i nie chciała go opuścić, więc szlachcic wrócił do Estonii i postanowił zbudować coś na wzór właśnie tamtego zamku, w którym mieszkała księżniczka, żeby ją tu ściągnąć. Zaczął budowę, niestety księżniczka w tym czasie wyzionęła ducha. Inwestycja nigdy nie została dokończona, zostały tylko takie mury. To jest taki bezpieczny urbex, tam rzeczy, które mogłyby się zawalić, są zabezpieczone. Po obiekcie można sobie chodzić dowoli, za darmożkę, że idziemy zobaczyć coś w środku. Tu jest też stare, opuszczone, poradzieckie lotnisko. Także ewentualnie jakby ktoś się zdecydował, żeby sobie odrestaurować pałac, to niewielkim kosztem jest w stanie też mieć własne, prywatne lotnisko. I w tym miejscu kończymy ten film. Dajcie nam znać, jak wam się podobał. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zachwycona ojcem zamka, niech cię... Zamkiem ojca. No, mogliby fotografować tego, czy jest this... No. English? Yes. We would like to make a photo, picture. Uh-huh. Here or...? No. Here, yeah. No, 1 minute. Okay, so can you give us 1 minute? Because we need 1 minute more. Dobra, puść. We would like to take a picture just of the... Yes, but we need 1 minute more because we creating movie. Ah, okay.